Witam serdecznie na kanale Fundacji Słowiańskie Powroty. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałem Wam po prostu przedstawić, jest niedziela, jak wykonać smalec, żeby nadawał się, ja robię taki, żeby nadawał się i do smażenia, i po prostu też do smarowania. Jak go zrobić, ale przede wszystkim jak go przechowywać, też będzie później powiedziane, jak już to przelejemy, jak go przechowywać przez okres bez problemu 3, 4, 5 nawet lat. I on się nam nie zepsuje, nie rozwarstwi. My tutaj już nie chciałem pokazywać na początku, mamy zmieloną słoninę. On już się nam tu częściowo wytapia. Jest tego 12 litrów w tym momencie, pokazuję, także wyjdzie troszkę tego. Wczoraj już my też partię jedną stopili, ale może przejdźmy, jak go zrobić. Oczywiście garnek do topienia, już musimy wiedzieć, musi być o grubym dnie. Nie może to być garnek o cienkim dnie, musi mieć bardzo grube dno, wtedy równomiernie nam się będzie po prostu to wysmażać i na wolniutkim ogniu smażymy. Ale jak zrobić, żeby był nie tylko taki dłyczczy do samego smażenia, ale zarówno, żeby był też i do na przykład posmarowania na chleb i smakowicie zjadać. Co ja dodaję, Szanowni Państwo? Oczywiście, co dodaję? Ja dodaję cebulę. Cebulę obieramy, nie kroimy ją, broń Boże, w całości wrzucamy. Ja tu na taką ilość bez problemu dodam 3-4 cebule, tylko oczywiście musi się to już delikatnie ta słonina nam wytopić, żeby to dodać. Nie dodajemy tego na początku, żeby nie rozwalić też tą łyżką. I co dodaję? Czosnek, Szanowni Państwo. Czosnek, żeby to temu naszemu smalczykowi nadało smak zarówno jak i w smażeniu, tak i w, po prostu na chlebie. Co jeszcze dorzucamy? Ja tu dodaję jeszcze listek laurowy. Mam tutaj 5 sztuk. I co? No i oczywiście proporcjonalnie, tylko tyle, więcej już nic nie dodajemy, proporcjonalnie soli. No ja tu muszę trochę więcej, sól kłodawska, żeby to nam po prostu, o, tak to jest 12 litrów tego, także bez problemu 3 łyżki. I później to mieszamy. I teraz będziemy to mieszać, spokojnie ten czosnek nam się będzie na wolnym ogniu oddawał, za chwilę się wydzieli piękny zapach z tej cebuli i czosnku, przejdzie to, gdyż później jak będziemy to odcedzać, to nie będziemy tego już po prostu, żeby ta cebula nam się nie rozpadła, pójdzie to na sitko i oddzielimy smalec i oczywiście takie skwareczki. Wczoraj już pierwszą partię puściłem. Oj, tutaj mamy takie skwareczki. Będzie to tyndylizowane. Pokażę, jak zrobić, żeby ten smalec przestał, czy te skwarki 4-5 lat. Tu jeszcze się dobrze nie siadł, jak widać, ale już mamy. Także pokażę to w drugiej części, jak to styndylizować, żeby to miało po prostu długo, żeby nam postało, te 4-5 lat, bo wiadomo, taki tylko zalać gorącym smalcem postoi maksymalnie do roku czasu i musimy go zużyć. Tu zrobimy smalec, który będzie stał nam bez problemu 5 lat. Pokażę w drugiej części jeszcze słoik dwu- albo trzyletni, jak wygląda smalec po 2-3 latach. Także zapraszam do drugiej części, do zobaczenia. Szanowni Państwo, witam po przerwie. Także troszkę się zeszło, jak widzimy, jest już ciemno, no ale niestety te 12 litrów wytopić. Zeszło się to około 4-5 godzin tego naszego smalczyku. Ale teraz co robimy? Jesteśmy dlaczego na dworze? Dlatego, że od nowego roku, a już mamy nowy rok, nasz kochany premier podniósł już tam tak za gaz i za wszystko, że musimy oszczędzać. Mamy tu piecyk rakietowy, który produkujemy. Także musimy, mamy też drewno, które jest jeszcze nieopodatkowane i jeszcze da się nim palić. Dlatego tyndylizację przeprowadzamy już na zewnątrz. Także pokażę, może tu już tu zaczyna parować. Myśmy sobie tu zrobili duże smalczyki. Tu jest już odcedzony ten. O, tu powoli pokażę do kamery. Ten smalczyk gotowy, czyli czysty. Oczywiście ta cebula, którą mówiłem, została odcedzona i ten czosnek, żeby on się nie znajdował. Tutaj mamy jeszcze słoiczki, o, takie mniejsze. Tu mamy znowu skwareczki odłożone. I teraz jak to robimy, żeby ten smalec nasz mógł bez problemu po prostu postać nam 4-5 lat i nie rozwarstwić się i być dobry cały czas do spożycia. Metoda jest prosta, Szanowni Państwo. Przelewamy go do słoiczków, oczywiście, żeby nie był za gorący, żeby różnica temperatur wody nie była, żeby nic nam nie pękło. I po czym po prostu do zagotowania wody nam się już zaraz zacznie gotować. Tyndylizujemy go, czy pasteryzujemy, jak to woli, około 30-40 minut. Wyciągamy, odstawiamy, możemy obrócić do góry po prostu dnem, ale nie musimy. I tak po prostu zrobiony, przygotowany smalec będzie nam stał 4-5 lat, a musimy robić zapasy, gdyż widzimy, jakie ceny teraz
dopiero będą ceny duże, także róbmy zapasy i nie patrzmy, gdyż ten smalec, który jest nawet kupowany w kostkach, także to jest chyba jakiś wosk, bo ja kupiłem ostatnio, to śmierdzi i nie chce się tak naprawdę ani smarować na chleb, także róbmy ten smalec sami i zabezpieczajmy się, nie oglądajmy się na sklepy wielkopowierzchniowe. Także dziękuję serdecznie, zapraszam do subskrypcji, jeżeli się podobało, jak również jeżeli byście, szanowni Państwo, troszkę reklamy potrzebowali, taki piecyk rakietowy produkujemy, uwierzcie mi, bardzo wydajny, lekki, przenośny, także dziękuję serdecznie i do usłyszenia.